Szczecin, 21 września 2010 roku. Pogoń kontra Legia, 1/16 Pucharu Polski. Witamy widzów TVN-u Turbo, witamy widzów TVN-u Warszawa. Jacek Bednarz. Dobry wieczór. I Grzegorz Kalinowski. Spotkanie, które jest na pewno dużym wydarzeniem w Szczecinie. Spotkanie, które należy do tych najciekawszych w 1/16 finału Pucharu Polski. Mecz, który może nie zgromadził kompletu publiczności na stadionie imienia Krygiera w Szczecinie, ale mecz bardzo ważny dla obydwu zespołów, nie tylko ze względu na awans do 1/8 finału Pucharu Polski, ale także dlatego, że obydwa kluby, obydwa zespoły czeka wyzwanie na samym szczycie tabeli Ekstraklasy i pierwszej ligi. Zobaczmy, w jakich składach przystąpią piłkarze do tego spotkania. Najpierw kilka słów o Pogoni Szczecin. W bramce Radosław Janukiewicz, 84 numer. Dalej w kolejności numerów: czwórka Marcin Nowak, szóstka Przemysław Pietruszka, 8 Marcin Klas, 10 Piotr Petasz, 13 Marcin Dymkowski, 17 Maksymilian Rogalski, 18 Tomasz Parzy, 20 Bartosz Ława, 27 Marcin Woźniak i z numerem 78 Holgierd Moskalewicz. To są wybrańcy trenera Stolarczyka. W rezerwie Kupczanko, Lebedyński, Kolendowicz, Mandrysz, Zawadzki, Krymowicz i Bojarski. A przed tym spotkaniem zobaczymy tak dyplomatycznie o problemach Legii. Zobaczymy, w jakim składzie zagra klub, zespół z problemami. Marian Antolowicz w bramce, numer pierwszy. Dalej według formacji obrońcy 15 Iñaki Astiz, 4 Dixon Choco, 25 Jakub Rzeźniczak, 11 Tomasz Kiełbowicz. Dalej pomocnicy: 21 Iwica Wrdoliak, kapitan zespołu 16 Ariel Borysiuk, 31 Maciej Rybus, 32 Mirosław Radowicz, 27 Alejandro Cabral, 18 Michał Kucharczyk, a na rezerwie Skaba, Jędrzejczyk, Knezewicz, Manu, Żyro, Komorowski i Bruno Mezenga. Trenerem jest Maciej Skorża. Za chwilę pan Dawid Piasecki ze Słupska rozpocznie to spotkanie. A ja jeszcze przypomnę państwu, którzy być może dziwią się, skąd Jacek Bednarz jest dzisiaj naszym komentatorem. To dla ludzi, którzy znają i historię Legii, i Pogoni, wiele nie trzeba tłumaczyć. Mistrzostwo Polski z Legią, gra w Lidze Mistrzów z Pogonią, wicemistrzostwo, jedne z dwóch tego klubu w historii, a więc no, twoje serce bije dla obydwu klubów. Wspomnienia, emocje, jakaś nostalgia na pewno łączy cię i z gospodarzami, i z gośćmi. Tak, na pewno, jeśli chodzi o Szczecin szczególnie, bo jesteśmy gośćmi właśnie dziś Pogoni i Szczecinian, to co państwo słyszą, ta atmosfera wspaniała, kiedy tutaj grałem, była i jest, i myślę, że jeszcze długo, długo będzie. Pierwszy faul w tym meczu, faulował Iñaki Astiz, faulowanym Bartosz Ława, i można się spodziewać, że bardzo wiele razy Ława będzie się przedzierał lewą stroną, będzie sprawiał kłopoty zarówno Rzeźniczakowi, jak i Radowiczowi, który będzie zmuszany do cofania się z pozycji skrzydłowego. Tak, poza tym widzimy, że trener Stolarczyk chyba też testuje dla siebie jakieś rozwiązanie nowe na ustawienie zespołu w meczu ostatnim ligowym. Tym wysuniętym zawodnikiem był Ono Moskalewicz, zresztą autor jednego z goli. Teraz tym zawodnikiem odpowiedzialnym za absorbowanie środkowych obrońców przeciwnika jest Klat, Bartek Ława i Ono Moskalewicz w drugiej linii. Pewnie pomysł jest taki, aby jednak trochę zmusić Legię do wejścia na swoją połowę i właśnie poszukać szansy w kontrze. Z autu Marcin Woźniak. A Marcin Klac, numerem 8, to zawodnik, który miał także epizod w Legii. To w czasach, kiedy ty byłeś dyrektorem sportowym tego klubu. Oczekiwaliśmy na pewno o wiele więcej po tym zawodniku. Parametry fizyczne bardzo ciekawe, niezła szybkość również, ale kontuzja i jednak no, te oczekiwania się nie spełniły. Dziś Marcin jest napastnikiem Pogoni. No i stałe zawsze oczekiwania zawodnika, z którym klub się rozstał. Słowa Marcina Klata: dobijemy Legię. Faktycznie dla Legii byłoby to dobicie, byłaby to już prawdziwa katastrofa. Legii zdarzały się wpadki z klubami z niższych klas rozgrywkowych. Tak było dokładnie, niemal dokładnie 4 lata temu, 20 września, gdy Legia przegrała 1-2 ze Stalą Saną. Dziś przeciwnik lepszy, dziś przeciwnik markowy, który marzy o tym, aby powrócić do Ekstraklasy. Próba uderzenia Piotra Petasza niecelna, piłka nie otarła się od nikogo i od własnej bramki Marian Antolowicz. Trener Maciej Skorża na pewno wiedział, że to jest bardzo gorący fotel, gorące krzesełko
trenera. Posada w Legii Warszawa teraz jest już naprawdę bardzo gorąco. Porażki, rozczarowanie. Dzisiaj jego zespół musi zagrać dobrze. Nie było faulu na Moskalewiczu. Ta akcja pogoni nieudana i faul na Kiełbowiczu, który powrócił na pozycję lewoskrzydłowego. To trzeci zawodnik, który w tym sezonie w Legii gra na tej pozycji. To jest też pewnie odpowiedź na to, dlaczego i wyniki, i sama gra jeszcze ciągle pozostawia sporo do życzenia. Nie wystarczyło jednak te 6 tygodni przygotowań na to, aby być pewnym i ustawienia, i jakości gry. Jeśli chodzi o Legię oczywiście. Kłopoty także z kontuzjami. Teraz przerwana akcja ławy, tym razem środkiem. Piłkarz z pierwszoligową przeszłością. Niedawno jeszcze w Arce Gdynia. Wydaje się, że to niemożliwe, by móc grać w klubie z Gdyni i ze Szczecina, ale jeśli piłkarz gra dobrze, to kibice wszystko wybaczą. Rybus, pierwsza groźna, czy groźnie zapowiadająca się akcja Legii. W środku Kucharczyk. Wrdoliak, ale piłka w rękach Cabral, ale piłka w rękach bramkarza. Argentyńczyk ma zastąpić na pozycji ofensywnego pomocnika Macieja Iwańskiego, który no nie wiadomo kiedy wróci do Legii, nie wiadomo też kiedy Iwański wróci do reprezentacji, ale to już jest temat na zupełnie inne spotkanie niż dzisiejszy mecz pucharowy. Dodam tylko, że Maciej Iwański, niedawno jeszcze lider Legii, wraz z Piotrem Gizą, wraz z Jakubem Wawrzyniakiem przesunięty do młodej ekstraklasy. Legia na moment tylko przerywa akcję. Teraz pressing, doskakują do piłkarzy Pogoni Szczecin. Na razie ciężko powiedzieć o tym, jak ten mecz się zapowiada. Pierwsze badawcze minuty, w których więcej z gry, więcej inicjatywy przejawia zespół gospodarzy. Tak, ale najważniejszą akcję, jak przed chwilą Państwo widzieli, przeprowadziła Legia. Cross do Kiełbowicza, dobre dośrodkowanie. Kadra bardzo dobrze w tempo wszedł w pole karne, strzał już, jak widzieliśmy, gorszy. Ja ciekaw jestem, bo to chyba pozycja optymalna dla tego gracza. Taki był pomysł, aby go ściągnąć, aby był to zawodnik, który... Na środek, za napastnikiem. Dokładnie, aby rozwiązał ten problem kogoś, kto potrafi uderzyć za szesnastki, rozegrać i pokusić się jakąś prostopadłą piłkę do napastnika. No nie jest to demon prędkości, nie jest to zawodnik, którego szybkość jest wielkim atutem, ale na pewno to, co widzieliśmy w meczu z Arsenalem, i technika, i możliwość uderzenia piłki z ponad 16 metrów to jego atuty. Teraz bardzo dobrze Kucharczyk, Radowicz jeden zwód, drugi Serb utrzymał się na nogach. Teraz jeszcze podbieg w jego pobliże Rzeźniczak i właśnie Rzeźniczak z autu. Radowicz, Rzeźniczak to dwaj z piątki graczy ukaranych niedawno przez klub. Prawdziwe trzęsienie ziemi było w Legii, no ale nie na wiele ono się zdało wobec trzęsienia ziemi w Zagłębiu Lubin w meczu dwóch zespołów przeżywających ogromne kłopoty. Jednak to Lubinianie byli lepsi i wygrali ostatnią kolejkę ligową, mecz z Legią 2-1. Radosław Janukiewicz dyryguje obrońcami, ustawia ich. Pewno będzie rzutka Maciej Rybus, a więc piłka dochodząca. Wita z lewej nogi w kierunku pola karnego, a tam oczywiście Michał Kucharczyk, Dixon Czoto, który nie najlepiej gra głową, ale jego atutem jest wzrost, niejaki assist i także Cabral, który dał nam już próbkę umiejętności parę minut temu. Wszystko trwa. Rybus czeka na właściwy moment. Jest gwizdek, jest centra. Nie najlepsza, słabo bita. Środek pola karnego, ale na wysokości murawy. Tak, bardzo szybko też widzieli Państwo, Pogoń wyszła z tym kontratakiem. Trochę lepsze podanie i można było tą ciekawą przewagę 3-2 zamienić na dobrą akcję. Na to pewnie liczy też Maciej Stolarczyk. Stąd
ustawił tak właśnie swój zespół. Pogoń, akcja tylko trzech zawodników, a więc to musiało się tak skończyć. Odpowiedź Legii, prosto padła piłka, ale Kucharczyk zatrzymany, dobrze, Marcin Nowak. Pora na takie spotkanie na pewno nie nadzwyczajna, bo mamy godzinę 19, wtorek. Wielu kibiców Pogoni Szczecin wiemy o tym, pisze listy do klubu, prosi, aby mecze były rozgrywane wcześniej, bo potem są kłopoty z dojazdem, ale i tak możemy mówić, że frekwencja jest przyzwoita, lepsza niż na wielu ligowych stadionach w Polsce. I na pewno warto w tym mieście rozwijać futbol, bo jest po prostu dla kogo. No, bez wątpienia ten, tradycja bycia na meczu Pogoń Legia jest tutaj bardzo silna, ale nawet jeśli przyjeżdża przeciwnik pierwszoligowy, to frekwencja na pewno jest też w Szczecinie od lat doskonała. Teraz urosła nowa siła Pogoni Szczecin. Jest flota Świnoujście. Groźny konkurent w walce o ekstraklasę, no ale popularność, siła kibicowska na pewno cały czas po stronie Pogoni Szczecin. I to jest ten klub, na którego grę w ekstraklasie tutaj na Pomorzu Zachodnim najbardziej kibice liczą. Żmudny marsz od czwartej ligi przez trzecią, drugą w kierunku ekstraklasy. Nie było faulu Astiza. Gramy dalej. Teraz dopiero nieprzepisowo zatrzymany Radowicz. Wracając do twojej myśli, tutaj naprawdę wielkie brawa dla sympatyków futbolu w Szczecinie. Perypetie tego klubu już w XXI wieku. Naprawdę niesamowite. Jedna spółka, druga spółka, kilku właścicieli przynosiny Piotrkowi do Szczecina. Taki nieudany pomysł, a później wspaniała walka wręcz o to, aby Pogoń była cały czas na mapie piłkarskiej Polski. Kilka dobrych sezonów i dziś właśnie z sporymi nadziejami, musimy to powiedzieć, przystępuje Pogoń do kolejnego sezonu w pierwszej lidze, bo myślę, że będzie jeden z kandydatów do awansu. Na razie Pogoń nie jest na eksponowanym miejscu. Fatalny start, za który zapłacił trener Piotr Mandrysz. Faul Dixona Czoto i chyba będziemy mieli żółtą kartkę. Arbiter szykuje się do jej pokazania. Nie, tylko uspokaja Dixona Czoto. Prosi, aby kolejny taki faul nie nastąpił. Faktycznie było to ostre, bezpardonowe wejście. Na razie pierwsze lidze na czele, wspominane już pod Beskidzie, Bielsko-Biała, 20 punktów, Pogoń, 7 punktów straty na miejscu siódmym, ale liczy się nie tylko lider, liczy się także drugie miejsce, ŁKS, punktów 17, dwa pierwsze zespoły mają szansę na awans. Na pewno konkurencja jest ostra i chyba trudniej wygrać, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, pierwszą ligę niż być mistrzem Polski. Dośrodkowanie w kierunku Klata, ale niecelne, jeszcze poprawka, jeszcze uderzenie Pietruszki, ale bardzo niecelne obok słupka bramki Antolowicza. Ale to dobry fragment w wykonaniu Pogoni. Przejęła inicjatywę, utrzymała się długo z piłką na połowie przeciwnika, zakończyła akcję strzałem. Jak widać, Pogoń nie pęka, nie ma tutaj jakiejś obawy przed przeciwnikiem. Nie wynika to również z tego, że wie, że Legia ma kłopoty i na pewno też z tego, że jednak jest to mecz w Szczecinie. Tutaj Pogoń czuje się dobrze i zwykle jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Woźniak faulował kibicę Wdoliaka. Kapitan Legii już się podniósł i było to jakieś brutalne, bardzo ostre wejście przy piłce Astiz. Mówiło się o tym, że bez niego ta obrona nie będzie funkcjonowała. Obrona Legii w końcu gra w tym najlepszym zestawieniu, ale bramki dalej wpadają w Lubinie. Kolejne dwa gole. Rzeczywiście, kibice Legii chcieliby widzieć i Dixona Czoto, i właśnie tego piłkarza, który przy piłce Iñaki Astiza w takiej formie, jakiej ten zawodnik był, gdy przychodził do Polski wtedy. I świetny timing i bardzo dobra gra w defensywie, również w rozegraniu, bardzo pomocny zawodnik. Ten Cabral. Ostatni sezon i początek tego jednak to jest Astiz, który musi jeszcze
zrobić dużo, aby wrócić do normalnej dyspozycji. Była ciekawa próba. Miejsce na środku pola karnego, miejsce środkowego napastnika zajął Rybus. Grał piłkę w kierunku Pucharczyka, w kierunku Cabrala. Ta akcja się nie powiodła, ale widać, że Legia szuka, kombinuje, pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Na razie jednak to wszystko skutku nie przynosi. Cabral gra szerzej, aktywniej niż w poprzednich spotkaniach. Widzimy go po prawej stronie, po lewej, na środku. W ostatnim meczu ligowym bardzo mocno przywiązany do lewej strony boiska. Ciekaw jestem, czy taki był pomysł piłkarza i skorygował to trener Maciej Skorża, czy też po prostu trener zmienił swoje zalecenia i nakazał piłkarzowi grać bliżej napastnika, bliżej środka pola karnego. Wrdoljak. Już to wszystko stało się po gwizdku. Piłka opuściła końcową linię. Tak, ale to też kolejny przykład na to, że w tym meczu będziemy chyba widzieli sporo zmian pozycji Legii, na ile pewnie wynik będzie dobry i będą pozwalały warunki gry. Przed chwilą mówiłeś o Rybusie, który pojawił się na pozycji środkowego napastnika, teraz Wrdoljak jak skrzydłowy. Może też chodzi o to, aby trochę pozwolić piłkarzom na więcej inwencji niż w tych meczach ligowych i jakby odpowiedzialność za wynik w tym spotkaniu puchorowym jednak inna. To dopiero tak naprawdę początek rywalizacji o to trofeum. No dla Pogoni mecz numer 2, bo wygrała już w 1:32 finału z Unią Sparzęc. Efektowne zwycięstwo 4-0. Wszystkie 4 gole w pierwszej połowie spotkania. Mecz wyjazdowy. Olgierd Moskalewicz zaliczył klasycznego hat-tricka między 24 a 40 minutą. 3 razy pokonał Andrzeja Budnika. Centra w pole karne. Taka niezbyt przyjemna opadająca piłka, ale poradził sobie z nią bramkarz Pogoni Janukiewicz. Tak, ale tu dwójkowa akcja bardzo ładna. Widzimy młodego Kucharczyka w pierwszym dobrym zagraniu. Co ciekawe, Kucharczyk jest tym zawodnikiem i chyba jedynym, którego wszyscy chwalą, do którego nie mają pretensji od tego feralnego meczu z GKS-em Bełchatów. Tam wszedł jako rezerwowy, pokazał się z bardzo dobrej strony. Kolejne występy także bardzo udane. Bliski zdobycia gola w meczu ostatnim w Lubinie. Ale znakomita parada bramkarza uratowała Lubinian przy stanie 0-0 i w końcówce pierwszej połowy gry. Zobaczymy, jak stały fragment gry rozwiąże Pogoń. Ta próba Legii Maćka Rybusa bardzo nieudana. Próba Pogoni niewiele lepsza, ale przynajmniej piłka leciała w kierunku bramki. Mocne uderzenie, które jednak pewnie złapał Antolowicz. Tak, Piotr Petasz, wykonawca tego rzutu wolnego, zawodnik z ligową przeszłością. Taki tutaj wpisany właśnie w filozofię budowania Pogoni i opieraniu jej na zawodnikach takich, którzy potrafią grać i mają bardzo dużo doświadczenia w mieście z zawodnikami młodymi, takimi, którzy są dopiero na początku kariery. Pomysł ciekawy, ale koledzy wyraźnie nie poszli za sposobem myślenia pomocnika Pogoni. Wystarczyło piłkę wytrącić ją z toru lotu i naprawdę Antolowicz mógł mieć bardzo duże kłopoty. Moskalewicz, piłka zatrzymana przez Wawrzyniaka. Legia buduje akcję, ale bardzo szybko Borysiuk traci piłkę. Równie szybko stracił ją Petasz. Na moment tylko. No i zupełny brak zrozumienia w tej akcji. Zagranie na pamięć, koledzy nie poszli za centrą. No, piłkarze z ławki rezerwowych na razie jeszcze rozbawieni taką sytuacją, ale z upływem czasu może się okazać, że będzie to jedna z okazji, która mogła decydować o losach spotkania. Tak, ale zagranie zdecydowanie nieudane. Nie było ruchu do piłki przez zawodników grających na lewej stronie w składzie Pogoni. Nadal to jeszcze bardzo sygnalizowane i, jak widzieliśmy, zupełnie nie groźnie. Zasępiony na razie Maciej Skorża, no bo jest tylko delikatna poprawa w grze Legii. Jest ciekawszy ruch na boisku, no ale
Nie ma wymiany podań, nie ma strzałów na bramkę poza tym jednym uderzeniem Alejandro Cabrala. Tak, dla Legii pewnie optymalnym scenariuszem na ten mecz to byłoby zdobycie gola jako pierwszy, aby nie trzeba było już odrabiać żadnych strat. Z tym warszawiacy mieli spore problemy od początku tej rundy. Kucharczyk, nie udało się. Był jednak faulowany, no i teraz naprawdę taki stały fragment gry, taka centra, taka pozycja na boisku, gdzie dość łatwo będzie stworzyć bramkową sytuację. Tu już jest takie miejsce, gdzie można zagrać piłkę dochodzącą do bramki, która może sprawić bramkarzowi kłopot, która może być jednocześnie i centrą, i strzałem. Przymierza się do tego Ariel Borysiuk. Na treningach fantastyczne strzały. Młotek w nodze, jak mówią piłkarze, na meczach. Na razie tylko jeden gol w Ekstraklasie, gdy miał 16 lat. Zobaczymy, jak teraz 19-latek poradzi sobie z tą sytuacją. Legioniści szykują się do tego, by wbiec w piątkę, by dotknąć piłki, która będzie uderzana w kierunku bramki Janukiewicza. Tak, widzimy tutaj trochę zapasów. To pewnie potrwa. Każdy chce sobie stworzyć jak najlepszą, optymalną pozycję do oddania strzału. Jeśli oczywiście to dośrodkowanie będzie precyzyjne. Sądzę, że raczej niżej nad ziemią niż to wysoka piłka. Tak jest. No ale nie minęła ona linii obrony. Nie tak to miało wyglądać. Chodziło o to, aby jednak piłka chyba wylądowała gdzieś na głowie któregoś z graczy Legii. To miało być bardzo mocne dośrodkowanie. Dośrodkowanie było i mocne, ale niestety na krótki słupek, a tam był obrońca Pogoni. Skalewicz kontra Astis. Astis ratował się faulem. No bo Skalewicz to jest jeden z tych graczy, który miałby szansę jeszcze zagrać z tobą w Pogoni. Miałby, gdyby nie to, że grał wtedy w Wiśle Kraków. Spotkaliście się na boisku. Olgierdowi, gdy był zawodnikiem Pogoni, a jeszcze Ruchu Chorzów, także ta historia naszych pojedynków jest no, tak długa jak 12 lat mojej kariery w klubach ligowych. Natomiast oczywiście gratulujemy Olgierdowi po stałym, bo mimo wieku właśnie naprawdę... Właśnie Moskalewicz przy piłce, ale tym razem przepisowo wygrywa tę rywalizację Astis. Dobra piłka ze środka w kierunku Kucharczyka. No i całkowicie prawidłowo, dobrze, Marcin Dymkowski bez żadnej zabawy w aut. Myślę, że zmierzałeś w tym kierunku, że Olo Moskalewicz jest i skarbem, i problemem Pogoni. Skarbem, bo gra znakomicie, wciąż to jest podstawowy zawodnik, problemem, bo ma 36 lat, być może jeszcze rok, dwa, ale należy myśleć o jego następcu, kimś o podobnym potencjale. O to nie będzie łatwo. No na pewno nie, tacy piłkarze jego nie rodzą się codziennie, niestety. Maciej Rybus, było ostre starcie, skrzydłowy Legii leży na boisku, a sędzia będzie karał Petasza żółtą kartką. Piotr Petasz, popatrzmy, no, sporo było w tym przypadku, ale teraz są takie przepisy, że jeżeli jest wyraźny ruch, jeżeli jest wymach ręką do tyłu w kierunku zawodnika, który nadbiega, który próbuje wygrać piłkę, to arbiter ma prawo użyć żółtej kartki, jeżeli nie ma wątpliwości. Rogalski. Wprost do Borysiuka. Rzeźniczak, Radowicz, dobrze do Kucharczyka, dobra centra, Cabral mija się z piłką, jest jeszcze Rybus, Kiełbowicz, aż dwóch zawodników Legii próbowało, żaden z nich nie zrobił tego dobrze.
ale cała akcja niezła tutaj po raz drugi. Kucharczyk umie uwolnić się tu po prawej stronie od krycia, ucieka do prawej nogi, która... Kucharczyk trochę mi przypomina Jacka Bednarza. Może ta historia trochę inna, ale podobny schemat. O tym później, bo bardzo daleka piłka, zbyt mocna. Otóż, jak pamiętam, Jacek Bednarz najpierw chciał skończyć studia, a dopiero potem poważnie zająć się piłką nożną. Z kolei Michał Kucharczyk był wykupiony przez Legię już rok temu, ale powiedział, że przejdzie na Łazienkowską, jak zda maturę w Nowym Dworze. Także został kupiony, od razu wypożyczony i po zdaniu matury przyszedł do Legii. Tak, dobre priorytety w życiu to na pewno dobry pomysł na nie właśnie. Jak widać, nauka nie przeszkadzała mu w tym, aby zostać niezłym piłkarzem. I dlatego, że jest na początku swojej kariery, bardzo życzymy temu chłopakowi, aby się rozwijała tak, jak chyba wszyscy w Legii tego chcą. Szybkość ciekawa, odważny człowiek, jak widać, mimo tego, że gra na dosyć wysokim poziomie, jak dla niego, nie pęka, mówiąc tak po piłkarsku. Właśnie on przy piłce, Kucharczyk. Dobre zagranie w kierunku Cabrala, ale sytuację opanował Marcin Nowak. Bardzo ładnie utrzymał się przy piłce Kucharczyk, znalazł partnera celnym podaniem. Wielkie brawo. Próbował teraz biec pole karne, jest za nim Cabral. Cabral, bardzo nieudana piłka. Ma pretensje do Kucharczyka, ale nawet gdyby Kucharczyk wyczuł jego intencje, to myślę, że byłoby bardzo ciężko zrobić coś z tego bardzo niewygodnego podania. Tak, zniknął nam na parę minut z oczu właśnie Cabral. Pojawił się teraz, próbując rozegrać tą piłkę. Mógł rzeczywiście zrobić to o wiele lepiej. Chyba ciekawszym pomysłem byłoby jednak przeciągnięcie trochę tego podania do Rybusa. On tam stał pod linią zupełnie wolny. Mógłby zakończyć akcję indywidualnie albo szukać dośrodkowania. Tymczasem Cabral chyba tak naprawdę nie wiedział, do kogo chce podawać i stąd ta piłka wylądowała między obrońcami Pogoni. Faula, faulującym był Maciej Rybus, poniewierany parę minut temu. Teraz on skoczył na plecy Przemysława Pietruszki. No i to było takie zagranie, to się zdarza, że ktoś fauluje, ale sam sobie robi krzywdę. Mało zainteresowany piłką, Rybus trochę spóźniony. Myślę, że bardziej ten wyskok obliczony na to, aby przestraszyć przeciwnika, niż realnie powalczyć o piłkę. W całym tym nieszczęściu można powiedzieć jedno, odbił się bardzo dobrze, wyskoczył niezwykle wysoko, ale wszystko to było bardzo źle obliczone. Zobaczymy, jak szybko i czy w ogóle wróci do gry. Na razie młody skrzydłowy Legii i reprezentacji Polski leży na boisku, chociaż co do tej reprezentacji Polski, to on gra bliżej środka, a nie lewej strony, na której ustawiany jest Legii. Tak, tak, to prawda. Kto wie ostatecznie, na jakiej pozycji będzie grał ten zawodnik, naturalnie lewonożny, dosyć szybki i przebojowy gracz, choć mnie osobiście ostatni sezon bardzo rozczarował w jego wykonaniu. Myślałem, że to będzie taki kolejny krok do przodu. Tymczasem Rybus jakby bardzo spowolnił swój rozwój. No ale dobrze, teraz szedł o własnych siłach z boiska. No to mogło być nawet złamanie ręki. Maciej Stolarczyk patrzy uważnie na to, co dzieje się na boisku. Znów dobrze w pole karne. Legia ratuje się mocnym wybiciem. Ława nie przejął piłki. Mogła z tego pójść groźna kontra, ale legioniści bardzo nerwowo. Takie zagranie do Manu. Na zasadzie mamy szybkiego skrzydłowego. Kopnijmy piłkę. Pewno dogoni. Może i by dogonił, gdyby nie siedział na ławce rezerwowych. Tak, tak jest. Prawie pół godziny gry za nami. No, na pewno na razie nie widać jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o Legię. Gra jest mimo wszystko podobna jak w meczach ligowych. Spotkanie absolutnie wyrównane. Ja przynajmniej nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. I legioniści, i Pogoń miała swoje okazje na oddanie strzałów.
Czoto przyjmuje piłkę. Szybko faulowany Iwica Wrdoljak. Czoto do Wrdoljaka. Czoto teraz podpisał się efektownym zwodem. Askis. Zapasy przegrane przez legionistę. Moskalewicz, ale jest Borysiu. Cabral. Radowicz walczy do końca, pomaga mu Rzeźniczak. Rzeźniczak kontra Woźniak. Radowicz uderzyłby, gdyby umiał to robić lewą nogą. Musiał spowolnić akcję, poszukał Rzeźniczaka i będzie rzut rożny. Ale pochwalimy na pewno za to podanie Ariela Borysiuka. Pierwszej piłki, bardzo dobre, precyzyjne podanie do nogi kolegi. Zgadzam się z tobą absolutnie, trzeba było ryzykować strzał, bo jak widzieliśmy, mało brakowało, a legioniści straciliby piłkę. Mocna centra. Najlepiej wyskoczył Marcin Nowak. Piłka z rzutu rożnego, ale z drugiej strony boiska. Borysiuk. Pod nieobecność Iwańskiego. On teraz jest egzekutorem stałych fragmentów gry. Z jakim skutkiem tym razem? Legionistom udało się dojść do strzału, ale Cabral dotknął piłki, nie uderzył jej mocno, przeniósł ponad poprzeczką. Tak jak lekka przewaga wzrostu na pewno po stronie legionistów, więcej zawodników, którzy dobrze skaczą, którzy są również wysocy, stąd pewnie dojść do piłki powinno być im łatwiej. Borysiuk też wstrzeliwuje się coraz lepiej. Moskalewicz. Widać, że panuje nad sytuacją, panuje nad piłką, widzi bardzo dużo. Jest takim nieodzownym elementem, nieodzowną postacią na boisku w grze Pogoni Szczecin. Bez niego no, ciężko byłoby sobie wyobrazić grę portowców. No bez wątpienia tak, teraz w duecie w środku z Bartkiem Ławą, myślę, że tutaj w Szczecinie wszyscy bardzo liczą na to, że właśnie przyjście tego zawodnika powinno stworzyć o wiele więcej możliwości w ofensywie dla szczecinian. No i odciążyć nieco także Moskalewicza. Cabral, Borysiuk, Wrdoljak. Piłka w kierunku Rybusa, Nowak i szansa dla kibiców na bliższy kontakt z piłką. Tak, oba zespoły po tych 31 minutach gry jeszcze w zasadzie się nie zaskoczyły jakimś szybkim atakiem i w jednym i w drugim przypadku po stracie piłki bardzo szybko starają się wrócić mimo wszystko na swoją połowę, zabezpieczyć strefy te newralgiczne. Do tego, aby nie stracić gola, widzimy i Legia, i Pogoń często wpuszczana przez przeciwnika w atak pozycyjny. Stąd szukanie gry właśnie jak teraz, długą piłką gdzieś do wysuniętych graczy przednich formacji. Radowicz na prawą nogę, tak jak lubi Cabral. No i było groźnie, broni Janukiewicz. 33. minuta i notujemy pierwszą bardzo ciekawą sytuację w tym meczu. Po raz drugi do strzału głowy, po raz trzeci doszedł Cabral. Teraz szansa dla Pogoni, Ława i Rzeźniczak wprost w obrońce Legii. Ale to też mogła być świetna odpowiedź na tą bardzo dobrą akcję legionistów przed kilkunastu sekund. Wolniejszy powrót. Tu widzimy to dośrodkowanie Radowicza. Bardzo ładnie Cabral
wyskoczył do piłki, obliczył jej lot. Wydawało się, że to za wysoka piłka, że nie sięgnie, że ledwie ją klepnie, że to będzie uderzenie w górę, ale zdołał piłkę ściągnąć do dołu. Bardzo trudne zadanie dla bramkarza, ale Radosław Janukiewicz popisał się świetną interwencją. Wyczucie, refleks. Chyba Rzeźniczak już miał problemy w podobnym miejscu boiska w Chorzowie. Nie ma wątpliwości, nie trafił w piłkę obrońca Legii. Absolutnie prawidłowa decyzja sędziego. Rogalski szykuje się na dochodzącą piłkę w pole karne. Astis. Jeszcze nie koniec, jeszcze staje na drodze Borysiuk. Krytykujemy Legię, ale trzeba pochwalić Pogoń, bo prowadzi wyrównaną walkę z drużyną z Warszawy. Gra u siebie, no ale jednak Pogoń marzy o powrocie do Ekstraklasy, a Legia marzy o mistrzostwie tej klasy rozgrywkowej, więc jest różnica poziomów, są różne priorytety, a grają dzisiaj jak równi z równymi, chociaż to Legia miała te lepsze, groźniejsze sytuacje. Tak, zwłaszcza ta ostatnia, po której Cabral strzelił groźnie na bramkę Janukiewicza. Tu przede wszystkim od tej prawej strony dwa razy Kucharczyk, teraz Radowicz przedarł się, dobrze dośrodkowywali, było groźniej. Dosyć blado na tle legionistów wyglądają obrońcy Pogoni w tych pojedynkach w powietrzu. A to nowość, bo Legia, jeszcze parę lat temu mówiło się, że to taki skład maluchów, ale Legia rośnie z roku na rok. Natomiast nie przybywa tych wygranych pojedynków główkowych, nie przybywa bramek zdobywanych w pozostałych fragmentach gry i strzelonych głową. W ogóle w tym sezonie jest rozpaczliwie mało bramek dla drużyny Legii. Do tej pory legioniści w 6 spotkaniach tylko 4 razy trafiali do bramki rywali, 9 goli stracili. Ciągle zawodnicy z tych przednich formacji nie zdobywają goli dla tej drużyny, stąd no i deficyt punktów i dosyć kiepski start w lidze. I dziś ta pierwsza połowa w tym wykonaniu też jest w co najlepszym wypadku poprawna. Mało takich akcji, na które chyba liczą w Warszawie, mało akcji ostrzelających. Bardzo łatwo też Pogoń właśnie wpuszcza Legię w atak pozycyjny. Nie ma jak przyspieszyć, nie ma jak zaskoczyć przeciwnika. Kucharczyk bardzo dobrze do Radowicza. Radowicz obok słupka. A to tak, aby pokazać, jak może Legia grać, jak może być groźna. Chwalimy znowu młodzieńca. Z Nowego Dworu. Bardzo, bardzo odważnie powalczył, bo tą piłkę dobrze zgrał. Wszystko chciałoby się powiedzieć tak, jak ma być, oprócz oczywiście celnego strzału. Ale ciekawa akcja, najciekawsza na razie do tej pory w tym spotkaniu. Jaka będzie odpowiedź Pogoni Szczecin? Od rzutu wolnego wznawiać będzie Legia faul na Rdoliaku. I tak jak w przypadku faulu Rybusa, to faulujący poniósł większe straty. Bardzo Szuława padł na murawę, ale to nie on faulował, tylko kolega, który zmusił tym ruchem Wrdoliaka do postawienia tak zwanego stołeczka. Tutaj zawodnik Legii nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. No, za potłuczenie ława może być wdzięczny tylko i wyłącznie koledze z zespołu. Tak jest. Bartek zdenerwowany, ale oczywiście on nie widzi tego, co my. Myślał, że to błąd popełnił arbiter. Kontrowersje, bo kibice domagają się rzutu z autu dla ich piłkarzy. Arbiter, pan Dawid Piasecki, w ostrej rozmowie z Marcinem Klatem. Mecz
mecze między Pogonią a Legią. Legią i Pogonią są zawsze takimi wydarzeniami towarzyskimi dla kibiców, z wyjątkiem takiej przerwy na przełomie lat 80. i 90. Zawsze przyjaźń, zawsze wspólny doping, zawsze wspólne cele sportowe. Piłka do Radowicza, od Erdoliaka, ale zbyt mocna. Ale to mogło się podobać. Wreszcie Cabral w takiej roli, jakiej powinien wystąpić. Utrzymał się przy piłce, dobrze rozegrał ją z Wrdoliakiem. Umożliwił mu to podanie w kierunku Radowicza. Szkoda, że niecelne, bo Radowicz mógłby znowu pokusić się o jakieś dobre dośrodkowanie albo akcję indywidualną po skrzydle. Mówił przed meczem Maciej Stolarczyk, co przygotowujemy. Przygotowujemy niespodziankę. Chodziło o zwycięstwo nad Legią. Gdyby ten mecz był rozgrywany parę miesięcy wcześniej, pewno mówilibyśmy, że chodzi o sensację, ale faktycznie gdyby Pogoń wygrała z Legią, byłaby to jedynie niespodzianka i to też nie ogromnego kalibru. Widać, że Legia podeszła do tego spotkania, przynajmniej trener Maciej Skorża, niezwykle poważnie, bo to jest najlepsza jedenastka, którą dysponuje, może z wyjątkiem Manu. Nie ma zdaniem arbitra faulu. Ta decyzja nie podoba się kibicom. Teraz może ich uspokoi zagranie Antolowicza, który daje szansę graczowi Pogoni na pozbieranie się po tym wejściu. Popatrzmy raz jeszcze. No to rzeczywiście zatrzymany. Rzeczywiście uzasadnione pretensje zawodników Pogoni. Ta końcówka tej pierwszej połowy trochę nam się chyba nie podoba. Dużo chaosu, dużo fauli, dużo niecelnych podań. Przydałaby się kolejna jakaś płynna, ładna akcja w wykonaniu którejś z drużyn. Antolowicz w kierunku Cabrala. Jego umiejętność gry głową, wzrost wykorzystują coraz częściej, a na murawie zbija się Marcin Klat. Bez niego w ataku Pogoń. Borysiuk łata dziurę po lewej stronie. Brawo dla Borysiuka. Bardzo dobry powrót, bardzo dobra asekuracja. I jeszcze do tego skuteczny odbiór piłki przeciwnikowi. Wrdoliak i Radowicz. Trochę zabrakło. Jest jeszcze Rzeźniczak, który zszedł do środka. Rzeźniczak zwija się w górę. Ostro nam się zrobiło w ostatnich momentach. I teraz Klat odprowadza piłkę za linię autową, widząc, że piłkarzowi Legii z trudem przechodzi powrót do gry po tym starciu. Bardzo mocne, stanowcze wejście Przemysława Pietruszki. Tak, ale ja w sumie zgadzam się z arbitrem, puściłbym tą akcję. Pracowały tam ręce oczywiście. Powiedziałem wejście, a nie faul. Tak, wejście zawodnika Pogoni, ale chyba wszystko z duchem gry i wygrał ten pojedynek po prostu, bo mocniej stał na nogach. 4 minuty do zakończenia pierwszej części gry. Mówiąc szczerze, 3-4 sytuacje godne omówienia, godne powtórzenia w przerwie. Nie jest to wielkie spotkanie. Faulował Klat. Odepchnął skaczącego do piłki Astiza. No to póki co Pogoni trudno przebić się z środkiem. Do tego momentu i Astiz, i Dixon Czoto grają bardzo dobrze. Poprawnie, nie popełniają błędów. Kucharczyk uratował piłkę, ale to już byłoby zbyt wiele, gdyby udało mu się ją dośrodkować. Teraz rewanż ze strony Astiza, który przewraca Klata na środku boiska. Sprytnie zrobił to Astiz. Nie był w stanie sięgnąć piłki, ale zatrzymał akcję przeciwnika. Można się cofnąć, ustawić obronę i poczekać na to, co zrobi rywal. Wyprowadzał akcję z głębi pola Moskalewicz, ale zatrzymany przez Kucharczyka. Brawo dla Kucharczyka, nie za faul, ale za to, że wrócił za akcją, mimo że jest wysuniętym jedynym
napastnikiem w Legii, jednak pomaga także w obronie. Tak analizując tę pierwszą połowę, zastanawiam się, czy to, co prezentuje Pogoń, starczy na podpis Beskidzie i to, co prezentuje Legia, starczy na zespół Lecha Poznań w najbliższych meczach ligowych. Na razie chyba za mało, by myśleć o sukcesach. No bez wątpienia, ani jeden, drugi zespół nie chce się otworzyć, to o tym już mówiliśmy. Nie chce ułatwić przeciwnikowi zadania, stąd dużo takiej gry jak teraz, gdzie trzeba się przy piłce utrzymać, przygotować sobie spokojnie atak pozycyjny. Jeśli któryś z zespołów będzie w stanie w tym właśnie momencie nagle przyspieszyć, będzie groźny dla rywala i będzie w stanie chyba zdobyć gola. Póki co zgadzam się z tobą, ani to dobrze nie wróży Legii, ani póki co Pogoni przed meczem w Bielsku-Białej. Znów dobrze Kucharczyk do Rzeźniczaka. Rzeźniczak ma za sobą Radowicza, ma Kucharczyka także i Cabrala w polu karnym. Ale przegrywa z obrońcami. Kucharczyk. No, dobrze pomyślane, gorzej wykonane. Rzeźniczak, ale za mocno, za dużo energii włożył w to podanie. No i mówiłem o tym, bardzo mocne uderzenie, ale wciąż szuka drogi do bramki Ariel Borysiuk. Ale decyzja w sumie nie najgorsza. Pogubili się w tej akcji obrońcy Pogoni. Najpierw za długo zwlekali z wybiciem piłki, później wybili ją na ośle w sam raz pod nogi Borysiuka. No ale musi próbować. Widać, było taki grymas. Ja mam nadzieję, że się nie zniechęci. Jak najbardziej. To się nam by podobało, gdyby piłka była uderzona dobrze i przede wszystkim celnie. Działoby się pod bramką Janukiewicza. Przecież nie tylko my tutaj jesteśmy po to, aby zobaczyć coś takiego. Cabral dobrze w środku pola, ale teraz wyprzedzony Kucharczyk. Znów Cabral. Jakby rozkręcał się Argentyńczyk w ostatnich minutach. Rybus. Dobra współpraca z Kiełbowiczem. Asekuruje Borysiuk. Borysiuk bardzo odważna, dobra próba. On ma świetne krosowe podania. Jest w Legii na pewno zawodnikiem, który ma najlepsze długie podanie. 45. minuta już na zegarze. Jedna dodatkowa doliczona jeszcze przez arbitra. No ale i Arielowi Borysiukowi często, bardzo często zdarzają się tego rodzaju faule. Tych żółtych kartek w karierze młodego zawodnika jest bardzo dużo. Tak, jeszcze dużo do 20 urodzin, a wyrobił normę w karierze niejednego ligowego gracza. Tak, decyzja na pewno nieprzemyślana. Niepotrzebny faul. Można było tylko zwolnić akcję. Pozwolić, aby Bartek przyjął. Bartek Mowa przyjął piłkę, musiałby się wtedy rozejrzeć. Byłaby dobra okazja, by mu ją odebrać, ewentualnie ruszyć z kontrą. Antolowicz, wiele pretensji o grę na przedpolu, o wychodzenie do centrum. Tym razem dobrze zakończył pierwszą część spotkania. No, Legia miała kontrolę nad przebiegiem gry.